Ja pamiętam biografię 50 Centa, który kiedyś powiedział, że hip-hop to szowinistyczna strefa dla samców alfa. I dlatego zastanawia mnie, czy u nas... To jest jego stary, anachroniczny pogląd, ale jak się, nawet jak się Kizo słucha czasami, czy Malika Montany, to można odnieść wrażenie, że to uprzedmiotowienie kobiety jest no, zauważalne. Nie wiem, czy ono jest tylko pretekstem, czy jest naturalną eksplikacją swoich poglądów, ale jest. Nie dociera to do ciebie, że jesteście traktowane... Słowo suka jest dosyć popularne. No tak, ale tak naprawdę wydaje mi się, że to się bardzo zmienia. I oczywiście kiedyś tak to było odbierane, ale teraz dziewczyny trochę też nazywają tak chłopaków w swoich numerach. Sam przytoczyłeś Oliwkę Brazil. I ona teraz też się zachowuje w taki sposób jak Kizo czy Malik do nas, do chłopaków. I uważam, że... A jak na czym to polega, że... No, że po prostu nazywa ich w sposób bardziej wulgarny. I tak jak inni raperzy nazywają dziewczyny. I wydaje mi się, że powoli to się stało okej. Oczywiście są jakieś granice na pewno i a to trochę wygląda jak taka tego, wymiana ale... nieuprzejmości. Czy bym tak powiedziała? Trochę to się zmienia, no. Rozumiem, że ja mam boomerski już punkt widzenia. Nie, no, nie chcę bronić, ale mówię szczerze, że uważam, że naprawdę nasz kraj się trochę otwiera na to, bo ja nigdy jeszcze nie spotkałam się w sytuacji, żeby ktoś mnie zniżył w studiu, powiedzmy, na koncercie czy gdziekolwiek ze względu na to, że jestem dziewczyną. Jedyne, z czym się spotkałam, to na przykład, że często jak idę do studia, to są takie słowa w stylu od jakichś chłopaków, to co, pomóc ci napisać tekst? Napisać ci coś? Okay. Bo po prostu nie wierzą w to, że dziewczyna sobie sama pisze numery, sama pisze wersje. I to jest jedna rzecz. No. Trochę jak w parlamencie, no. Ale wcześniej czy później pojawia się Szymon Hołownia i robi porządek. Ale bo ciekawa jest rzecz, bo jak mówisz, to nie, ale nawet w tym utworze, Krzysztof, zwróciłeś uwagę, że Bambi, będę mówił Bambi jednak, że masz taki głos, jakbyś była trochę z zespołu Fasolki. Taki bardzo dziewczęcy. To się przebija w hip-hopie? No jak widać, chyba się przebija. Sokół śpiewał z Fasolkami. Tak, śpiewał. Nawet na Torbarze. Nawet na Torbarze wystąpiły Fasolki. Ale spójrzmy na większą scenę na przykład z Ameryki. Mamy takie raperki jak Ice Spice, jak Doja Cat, jak Pink Patterns. I to oczywiście, są dziewczyny, no tak, które ona, wiesz, one, my z Krzysztofem je bardzo śledzimy. Tylko, że wiesz, one są takie... Ja z Kubą nie, ale sam śledzę. Nie, wydaje mi się po prostu, że ten kontrast właśnie połączenia jakiegoś mocniejszego tekstu z takim słodkim głosem jest czymś właśnie oryginalnym. Tak. I to jest ten styl, który się właśnie tak kreuje teraz. Ale nie boisz się, że powiedzą, że masz 20 lat, a w klipach twoja odzież, spodnie bardzo nisko zsunięte, że to jest trochę taka seksualizacja muzyki, że pachnie to lolitą. Nie boisz się tego? Nie dotarło to do ciebie? Nie, oczywiście jest bardzo dużo komentarzy, które zwracają uwagę tylko na moje ciało, a nie na to, jak śpiewam i co robię. Ale prowokujesz. No bo nie jesteś ubrana jak typowa grzeczna 20-latka. Ale ubieram się tak, jak chcę. To nie jest prowokacja. To jest po prostu to, co lubię. No widzisz, dzisiaj przyszłam w dresie i jest mi tak zajebiście. W jeden dzień się czuję tak, że chcę ubrać miniówę i mnie nie top wyszedł krótki dres, i też to też jest spoko. Przyjść w dresie. Ty w dresie? Tak. Jezus Maria, wyglądałbyś taki gentleman ortalion. Ale skarpetki pod mój kolor. Nie, skarpetki są bomba. Krzysiek chyba już na święta włożył.